Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu i właśnie na tym magu zobaczymy, jak daleko uda nam się zajść w nowym lochu. Mag to jest nasza najsłabsza postać tak naprawdę, więc no dużo pewnie tego nie zrobimy, nie ma co ukrywać. Kilka pięter, wydaje mi się, że około 5-6 przynajmniej inni tak robili, no ale warto na tym magu to zrobić jak najszybciej, dlatego że wtedy będzie więcej ekspazawki z areny i z tego wszystkiego. Także jeszcze z maga nagram odcinek taki jakby na bieżąco, gdzie będziemy klikać, bo jeszcze dzisiaj nic nie robiłem. Oprócz tego myślę, że z innych postaci po prostu te lochy sobie pokonam, pozapisuję i przy okazji tam jakoś na dniach wrzucę wam właśnie odcinki, gdzie pokażę wam, jak sobie taki wojownik z tym poradził, jak taki DH i tak dalej, i tak dalej. Dlatego że też nie chcę jakby stać długo z tym levelem, czekać ze zrobieniem tego lochu tylko po to, żeby właśnie nagrać odcinek, więc myślę, że to będzie ok. No ale dobra, na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Już nam brakuje chyba tylko 40 do tych 13 tysięcy już upragnionych, o których mówię od paru dni, więc dobrze, żebyście tego subika z dzwonem zostawili, bo po wczorajszym filmie dużo subików padło też swoją drogą, więc no tak jak mówię, ten dystans się skraca. No i co, kciuk w górę wiadomo, wbijajcie na Discorda dla widzów, wbijajcie na Twitcha, wszystkie linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Możemy powoli zaczynać, zobaczymy jak tutaj będzie szło, jeżeli chodzi o ten loch. Oczywiście wiadomo, strefy mroku jeszcze nawet nie możemy odblokować, więc zostaje nam tylko i wyłącznie strefa światła. No i tak jak mówię, zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Jeszcze ciekawa informacja swoją drogą, nie wiem czy ją tutaj mam dla was na tym koncie. Nie, na tym jej nie mam. Poczekajcie, czy ja bym na jakimś innym koncie ją miał? Być może tutaj, żeby to było po polsku. O jest, właśnie. Jeżeli chodzi o eventy w tym tygodniu, no to będzie taki Oktoberfest, tylko taki troszeczkę dziwny, no bo nie będzie wszystkich eventów ani nic takiego, tak jak to miało miejsce co roku, no ale przeczytajmy sobie sami. Czas wygrzebać szafy strój, nadszedł Oktoberfest, ruszaj do namiotu z piwem, bo ten weekend upłynie ci pod znakiem. Złote zbiory, zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny i jedno piwo, dwa piwa, piwo gratis, czyli po prostu piwka w ten weekend od piątku do niedzieli będą za darmo, nie trzeba będzie kupować za grzybki, więc każdy, dosłownie nie każdy powinien w ten weekend zrobić trzy paski, bo po prostu będą darmowe. No ale tak jak mówię, dziwne, że nie zrobili jakiejś mieszaniny eventów, tylko eventy są tak naprawdę dwa, czyli tak jakby to był zwykły event, no plus to Oktoberfest, czyli plus to darmowe piwko. Tak więc no nie, dziwnie, nie? Nie zapowiadali tego jakoś wcześniej, dopiero tydzień przed i tak dalej, takie nie wiem, no sami widzicie, ale no okej, lepsze to niż nic, wiadomo, że piwo za darmo, nie ma co narzekać, tylko że nie robili jakiegoś dużego szału wokół tego. Wydaje mi się, że dlatego, że po prostu ta aktualizacja 10.0, którą już powinniście mieć wszędzie i na Steamie i na telefonie i tak dalej, bo ja już ją na przykład wszędzie mam, dlatego że właśnie ten legendarny log będzie otwarty, będzie on otwarty gdzieś, no tak jak mówiłem wczoraj w filmiku, za tydzień w piątek o godzinie 18 i wtedy będą też jakieś tam promocje na grzyby i tak dalej, więc no ten Oktoberfest taki troszkę podzielony na dwa weekendy, no ale głównie szum znowu robią niestety bądź też stety wokół właśnie tego legendarnego lochu bardziej, aniżeli Oktoberfestu, no ale tak to po prostu wygląda, to jeszcze słowem wstępu. Dobra, lecimy na tego maga, no i klikamy, zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Pierwszy przeciwnik prawie na hita, prawie troszeczkę brakło, no ale grunże pokonany, także to super. No i mamy 331 level. Aha, ja w ogóle portalu nie kliknąłem, czy ja ten portal jestem w stanie zrobić? Nie, dosłownie tragedia, bardzo malutko mu zbiłem w porównaniu do tego co wczoraj. W dalszym ciągu nie mamy niestety tego czaru na miecz. Ostatnio mi ktoś napisał w komentarzu, ja też potem zauważyłem, że jeżeli chodzi o czary, to brakowało jeszcze czaru na buty. Ja w ogóle o nim zapomniałem totalnie, nie pomyślałem, no ale jak widzicie ostatnio, czyli 15, to było wczoraj, dostaliśmy właśnie ten czar na buty, no i ostatni jakiego nam brakuje to jest właśnie ten czar na ten nieszczęsny mieczyk, także no będzie to ostatni czar na W50, ale myślę, że jutro już na spokojnie będzie, no bo teraz wiadomo, ta wiedźma, im więcej czarów, tym szybciej się to zapełnia. Dobra, to myślę, że pozapisuję, chociaż możemy oglądać te walki, bo raczej to będzie wszystko padać w miarę szybko. No już jest różnica, nie? Na Berserku, kto nie widział odcinka wczorajszego, to zapraszam, bo wczoraj nagrałem na Berserku właśnie klikanie tego lochu, no i myślę, że to było dość ciekawe, no bo Berserka mam dość wysoko, jeżeli chodzi o poziom, więc też zrobiliśmy dużo tych lochów, nie chcę wam spoilerować, no ale pewnie się domyślacie, że pierwsze te piętra w strefie świata schodziły dosłownie na jednego hitka, natomiast no w tym momencie
No już tutaj się z nimi dość męczymy mocno na tym Magusiu, no ale to jest jakby oczywiste, ale okej, pierwsze dwa padły za darmo, ten również, chociaż już ledwo, ale również padł za darmo i mamy 332 level, także fajnie. No i lecimy dalej, poczekajcie, póki co niestety żadnego epika nie dostaliśmy, liczyłem, że coś tam nam wypadnie, no ale trudno. No nie ma co, czy ja tutaj w ogóle zapisuję, no tak jak mówię, nie muszę, bo i tak to oglądamy, ale niech będzie. Lecimy dalej, mamy obłudnego oszusta. Obłudny oszust to jest zwiadowca. Jak widzicie, większych problemów również tutaj z nim być nie powinno. W fartym wchodzą nam te kryty, nie? Nie wiem, czy zauważyliście. Jakbyśmy teraz walnęli zwykłego, to on by nas zabił. No ale jak sami widzicie, również udało się go pokonać za pierwszym grzybkiem. No i lecimy dalej. Kłótliwy kowal, czy jego jeszcze... O kurde, dziwne to jest, nie? O, jakaś broń. Plus 28, jaki rozrzucik piękny. No runa nie jest wybitna, ale... Ale nie wiem w sumie, czy ją podmieniać. Może jakiemuś pachołkowi, bo i tak teraz czekamy na ten legendarny loch, już nie będziemy tam bardzo lochów klikać, więc w sumie, czy jest sens ją podmieniać, pomyślę. Zastanowię się, na razie niech ona sobie gdzieś tutaj z boku będzie. Ale zobaczcie, co jest dziwne. Dziwne jest to... A, nie zapisał nam się chyba ten loch, co ciekawe, nie mam pojęcia czemu, dobra, cyk i teraz nam się zapisał, tak, kłótliwy kowal, co ciekawe, zobaczcie, to jest niby wojownik w teorii, a ma zaledwie 10 milionów HP, czyli mniej od poprzedniego, który był zwiadowcą, o ile się nie mylę, dokładnie, ten miał 35 milionów, tamten zaledwie 10, w strefie mroku, to taki lekki spoiler wczorajszego odcinka, ten kowal był właśnie piątym i miał mniej HP niż kolejny szósty, który jest magiem, więc no nie mam pojęcia, czemu tak to wygląda, czemu to HP jest takie dziwne, no bo jak na wojownika sami widzicie, że niemalże padł na kryta, nie? Bardzo malutko brakło, także no tak jak mówię, chyba coś tutaj nie jest do końca dobrze przemyślane, no ale to trudno, było, minęło i już został pokonany. Okej, mamy szóstego, szósty to jest mag, no i zobaczmy, czy my tego maga jesteśmy w stanie zrobić, no bije mocno. Pierwszy krytyk, od niego też krytyk i to one shot, okej, no jakbyśmy tutaj, kurde, no chyba nie, chyba tego, na tym się zatrzymamy, tak jak mówiłem, do około szóstego się dochodzi, no i później niestety jest stop, jakby, no tutaj chyba taki najmocniejszy krytyk z dużego rozrzutu, jaki nam wpadł, to było te 7,5 miliona, więc no teraz niestety same zwykłe. No, teraz 6,3 i on by musiał same zwykłe, jakbyśmy 3 hity ustali, co w ogóle nie wiem, czy jest możliwe, 3 hity ustać i 3 krytyki walnąć, to może i by się udało, chociaż on nawet zwykłym nas bije 12 milionów, no to chyba nie, ma, o, teraz 9, no ale on znowu mocny kryt, no 3 razy po 9 jakbyśmy machnęli, to by się udało, no ale, chyba nie ma takiej możliwości, chyba 3 hitów nawet zwykłych od niego nie ustoimy, jeszcze tutaj może popróbuję, o, teraz za 8, drugi jakby był za... O! O! Siada! Udało się! I mamy fanatycznego kolekcjonera przy okazji. Uzupełni klaser w 90%. Super! Kurczę, nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Udało się. Tak jak mówiłem, no 3 hity musimy od niego ostać i myślałem, że nie uda nam się, że nie ma opcji, żeby to zrobić, ale jednak się udało i mamy 333 level i pół dokładnie. Czyli no do następnego brakuje, wiadomo, ale mimo wszystko i tak nie spodziewałem się, że tego szóstego jeszcze będziemy w stanie zrobić. Teraz jest haniebny handlarz, to jest zwiadowca. No i z nim on również ma 35 milionów HP, ale już większy level i tak dalej. No z nim tutaj już podjazdu raczej nie będziemy mieć, niestety. Chociaż no tu 7 milionów, jakbyśmy znowu jakieś ze 3 hity ustali, ale chyba nie, chyba za mało mu bijemy, tak mi się wydaje. No teraz ustaliśmy... Kurde, no ten pierwszy jakby był krytyk, może i dobra, może trochę poklikamy, tak nie będziemy jakoś dużo na niego marnować, może ze 100 grzybków, jeżeli się uda to fajnie, jeżeli nie, no to po prostu damy sobie spokój. Widziałem, że tam się blokowali na piątym albo szóstym, głównie na szóstym właśnie, na tych w okolicach naszego levela, więc i tak, że tego szóstego pokonaliśmy, no to jestem szczerze mówiąc zdziwiony. Myślałem, że się to nie uda, no ale dobra, w sumie to nie ma co go klikać, bo raczej on tutaj nie jest do zrobienia za bardzo, no teraz krytyk, on zwykły, mamy drugi krytyk, no i on niestety krytyk, nie? No ale czy byśmy walnęli, nawet jakbyśmy ustali tego hita kryta za prawie 18 milionów? No wątpię. Tutaj już po legendarnym lochu na pewno on padnie, natomiast teraz myślę, że... Nie wiem, czy jest, nie ma jeszcze w ogóle tego lochu w SF Toolsie, więc nie mogę sprawdzić procentów niestety na niego szans, no ale mimo wszystko tak patrząc na logikę, tak jak patrzyliśmy z tą wiedźmą, no to...
Raczej póki co jeszcze za małe obrażonka niestety bijemy. Dobra, czyli to by było w zasadzie na tyle, taki krótki kontencik. Jeszcze wam mogę pokazać portal do piekieł, który mi padł 2 dni temu. Możemy jeszcze raz tą walkę z tą wiedźmą obejrzeć. Ej, tu pierwszy to by w ogóle zwykły z naszej strony. Zobaczcie, ten drugi krytyk, 14 milionów 600 tysięcy, on tak naprawdę uratował i zostało nam zaledwie 605 tysięcy HP. Więc no, wow, nie? Tak jak oczekiwałem, 3 krytyków z naszej strony, a tutaj tylko 2, no ale Grunże udało się ją pokonać. Dobra, jeszcze wam pokażę portal do piekieł, to nic ciekawego, wiadomo, to było 2 dni temu, jakiś tam dobity, ale skoro go miałem zapisanego dla was, to mogę wam go pokazać. I w zasadzie tyle, póki co chyba się blokujemy na tym nowym lochu, tak mi się przynajmniej wydaje. No tego zwiadowcę myślę, że jakimś zabójcą albo no nie wiem, berserkiem, no takimi klasami myślę, że byłaby szansa pokonać, natomiast no tym magiem jest dość ciężko. Tylko no, że no właśnie, oni nie mają tak dużo HP i to powiem wam szczerze, że tak no teraz to 2 strasznie słabe kryty, ale tak jakbyśmy obejrzeli jakąś walkę, teraz fajny kryt, ale on też nam walnął kryta, no i teraz już niestety nie ustaliśmy. Jakbyśmy ustali 3 ciosy, bym chciał zobaczyć, jak to będzie wyglądać, tylko że on właśnie albo pierwszy, albo drugi to jest krytyk z jego strony. O, teraz za 12, no właśnie, no o tym mówię, drugi ciągle krytyczny, teraz pierwszy znowu krytyk, no ale od nas 2 zwykłe, no on nas zwykłym bije, no to musi być idealne, nie, to musi być idealna próba, o ile by się to w ogóle miało udać, ale tak no na moje oko, chociaż już przy wiedźmie mówiłem, że raczej się nie uda. O, właśnie, coś takiego, no jakbyśmy takie 3 hity ustali, tylko teraz pytanie, czy krytami byśmy go położyli, to też jest jakby no taka ciekawostka, nie? Nie oszukujmy się, dość ciekawa sprawa, czy w ogóle by się udało. Teraz nie ma opcji, teraz fajny krytygon zwykły, znowu krytygon zwykły. No, kurczę, powiem wam szczerze, zobaczcie, 1 800 000. Jakby te krytyki były troszkę mocniejsze, dobra, no poklikamy go trochę. Jeżeli jego pokonamy, to wbijemy prawie 334 level. Będzie bardzo malutko nam brakować. Troszkę go poklikamy. No jednak ta próba, powiem wam szczerze, że otworzyła mi troszeczkę taki tunel, powiedzmy. Widzę tam jakieś światełko na końcu tego tunelu, więc może i by się udało. Jakbyśmy tą broń wymienili, to też na pewno by pomogło. Tam niby tylko 30 średnich, ale zawsze do przodu. No ale mówię, no to nie jest tam jakieś nie wiadomo co, więc mimo wszystko popróbuję, ale nie jakoś bardzo, żeby tam też nie przesadzać, no bo mówię, że po legendarnym lochu, czy tam w trakcie, to on na pewno padnie, albo nawet jeszcze przed, chociaż już w sumie to został tydzień, więc tak czy siak nie ma co tutaj czegoś klikać, czego nie uda nam się, w sensie na co będziemy musieli wydać dużo grzybów, nie? Dobra, mniejsza z tym, nie ma co, bo już tutaj zacznę, znowu wydam na niego z 500 grzybów i w końcu nie padnie. To by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Tyle zrobiliśmy w tym nowym loszku na naszym magu. Na innych kontach również ten loszek zrobię i pozapisuję te lochy i wam w kolejnych odcinkach popokazuję. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. I w zasadzie, tak jak mówię, chyba to by było na tyle. Ten portal możemy odznaczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć zrobiliśmy dokładnie lochu, więc super. Także ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki krótszy odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to standardowo strzelcie kciuka w górę, pamiętajcie o tym, nie zapominajcie. Subskrypcję z dzwoneczkiem i możecie wbijać na Discorda dla widzów i na Twitcha. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!